dzisiaj? 16, 17 chyba będzie. Siemanko świat, 17 dnia na Wiśle. Morale wysokie. Już jemy śniadanie, zobaczcie jakie piękne słońce. To jest bar Sum, przy którym spaliśmy, wczoraj jedliśmy kolację, także naprawdę polecam, bardzo miła właścicielka. Mieliśmy możliwość przespania się tak na trawce, rzeczy się może dosuszą troszeczkę na słońcu. Nawet mieliśmy prąd tutaj w gniazdku, podładowana elektronika na full, wszystkie powerbanki jakie były. Śniadanie przy stole. Tak jest, owsianka się robi. Trafiliśmy. A problem polegał na tym, że naprawdę ciężko było znaleźć przyzwoite miejsce. No po lewej była ulica, szosa jakaś, prawda? I tutaj tak samo. Więc... O! Wydajny ten JetBoy. Jest dobry, no. Muszę kupić. Także Micha i startujemy dziś pewnie 8:30, tak jak zawsze. Dobra, jakoś trzeba się zapakować. Tym razem tak, z takiej pozycji jeszcze nie pakowałem. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Bardzo wszystko da się zrobić, tylko trzeba chcieć. To się udało, dodamy duży plecak, żeby jest słońce, to niech będzie na powierzchni, on jest prawie że pusty, więc taka konfiguracja, mam wrażenie, że mniejszy opór wiatru tutaj sprawia i jest lepsza. Jak już trzeba wejść. O, a to co się tutaj skitrało? Jakby co to tego nie widzieliście? Ładna ta marina, szkoda, że nieaktywna. Już ponoć tak od 5 lat stoi, a my jesteśmy w miejscowości o nazwie Murzynowo. Kto wymyśla te nazwy miejscowości, to nie wiem. I weź teraz uzasadnij, dlaczego akurat Murzynowo? Witam was z Wielkiej Wody. Jesteśmy już na jeziorze Włocławskim. No dopiero z tej perspektywy widać, z czym mamy do czynienia, jaka to jest potęga. W niektórych miejscach jest od brzegu do brzegu ponad 2 km szerokości. No rzeczywiście nurtu tutaj nie ma. Delikatnie, no może sprzyja nam wiatr, tak, ale strasznie buja, jak się tutaj przestanie wiosłować. Wisła to jest, kurczę, powiem wam, potęga. I pomyśleć, że jakieś 600 lat temu Wisła była takim kręgosłupem europejskiego handlu. Polskę określano mianem spichlerza Europy. A teraz właśnie transport rzeczny jest nieopłacalny i niestety tak to wygląda. Jeśli chciałbym tu zobaczyć jakiś film z tego, jak to kiedyś wyglądało, jak wyglądała kiedyś Wisła, bo płynąc Packraftem, z mojej perspektywy, no ja niczego nie pomijam, tak? Jestem na bieżąco ze wszystkim, co tutaj mnie otacza. Ta podróż jest stosunkowo wolna, więc mam czas, żeby tutaj się nad wieloma rzeczami zastanowić, poznać historię danych miejsc. Jak parę dni temu przepływaliśmy przez Sandomierz, a tak naprawdę jeszcze Kolumba na świecie nie było, a stały już tam w porcie statki handlowe. Tak samo Płock, Włocławek, Toruń są to miasta, które no, żyły z Wisły. Rozwinęły się dzięki Wiśle. Jestem ciekaw właśnie, jak wygląda ta zapora na jeziorze Włocławskim, bo trwają dyskusje, czy ona po prostu miała sens, czy to było uzasadnione, czy nieuzasadnione. Samo jezioro, tak jak wam wczoraj mówiłem, ma około 40 km długości, tak? Ono się ciągnie od Płocka do samego Włocławka. No my nawet w połowie jeszcze nie jesteśmy. A z takich problemów, które ta zapora spowodowała, no to tutaj można wymienić między innymi przeszkoda dla migrujących ryb, która okazała się nie do pokonania, bo w Wiśle kiedyś pływały ogromne siotry, łososie, które płynęły właśnie z Bałtyku do karpackich rzek. I kiedyś nie było tych przeszkód, one mogły sobie tam na te właśnie swoje tarliska na południe naszego kraju płynąć. Mówi się też o szlaku łososia na Wiśle. No niestety ta bariera, ta zapora we Włocławku no, spowodowała to, że jest to nie do przeskoczenia dla tych ryb. Zdaję
zależy, że teraz jesteśmy w takim najszerszym miejscu jeziora. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nie pływałem po takich wodach. Nie wiem, czy jest jakiś nurt, czy go nie ma. Ciężko to zweryfikować, bo wieje wiatr i tak jest ta fala. Niby to niesie, niby nie niesie, nie wiem. Do lewej, do prawej strony myślę, że mamy po kilometrze. Śmiało. Ale już jeszcze za 3 godziny pewnie i będziemy się przenosić albo śluzować. Zobaczymy, co tam dyspozytor powie. Jeszcze żeśmy nie dzwonili, bo tam podobno są wyznaczone godziny. Nie tak jak na poprzednich śluzach, kiedy się chce, tylko trzeba trafić. Jak to przepłyniemy, to już będzie szło do samego ujścia. Na koniec spływu go sobie jakoś podsumujemy. Mam kilka takich komentarzy wybranych, takich rodzynków pod filmami, które opublikowałem. Ludzi, którzy kwestionowali, może nie tyle co kwestionowali, ale jakoś tak nie wierzyli w powodzenie tego planu. I jeszcze co prawda nie mam powodów do świętowania, ale już pewne wnioski z tego spływu wyciągnąłem. Mogę się jakoś wypowiedzieć z osoby, która przepłynęła no ponad 700 km, 800 prawie, na Podkrawcie i troszeczkę podważyć opinię osób, które takich 800 km na Podkrawcie w życiu nie przepłynęły. Tym bardziej na raz, ani na raty, można powiedzieć. Mam nadzieję, że co niektórym pozamykamy trochę buzię. Tak mam, że jak coś sobie postawię jakiś cel, to staram się go zawsze dowieść. Bo moim zdaniem na tym polega odpowiedzialność, że jeżeli się za coś biorę, to muszę to doprowadzić do końca. Chcę to doprowadzić do końca. To jest moja definicja odpowiedzialności i powiedziałem, że przepłynę Wisłę, to przepłynę. Niezależnie na czym. Tym bardziej mam nadzieję, że udowodnię, iż bez wcześniejszego przygotowania jako takiego da się to zrobić, bo przypomnę, w życiu nie pływałem na Podkrawcie. W życiu nie pływałem takich dystansów 1000 km. Także chcę też udowodnić, że się da. I też chcę tutaj zakwestionować to, że niektóre osoby mi kwestionowały, co ja będę robił na tej Wiśle przez miesiąc czasu, się zanudzę. Absolutnie nie. Nie zanudzi się. Co prawda czasu jest dużo, ale ten czas jest spożytkowany na takie rzeczy jak układanie sobie różnych spraw w głowie, szlifowanie silnej woli, szlifowanie różnych umiejętności, takie ogólne samodoskonalenie się. To też jest praca. Praca nad sobą, nie praca na etacie, gdzie pracujemy przez 8 godzin i później wyrypani wracamy. To nie jest dla mnie życie. To jest praca, to jest nad sobą dla mnie. W tym momencie ten miesiąc był bardzo intensywnie przepracowany, ale co przepracowałem, to moje. I to jest tym najpiękniejsze, że ten czas przeznaczyłem w 100% na siebie. Nie dla szefa, nie dla korporacji, tylko dla siebie. Wspaniała rzecz. Także jak ktoś będzie starał się mówić, że jeżeli coś robicie przez długi czas i że będziecie się nudzić, olać takich pacjentów. Ja w ogóle staram się trzymać z dala od takich ludzi, którzy wszystko widzą w czarnych barwach, takich sceptyków. Nie mam chęci, bo ja dalej wychodzę z założenia, już dawno sobie uświadomiłem, że mój czas jest najważniejszy, takie może trochę egoistyczne, ale to jest moje życie. Ja decyduję, z kim chcę spędzać czas, ja decyduję, jak chcę spędzać czas i nikt za mnie tego nie ma prawa decydować. I to było właśnie kluczowe, uświadomienie sobie tych kwestii, nie? Jakie to jest ważne dla nas, dla normalnego funkcjonowania. Będą mówić, że się czegoś nie da, to będzie przejebane, bo też tak było, na podcast to będzie przejebane. Ale to mówi osoba, która się boi wszystkiego. Czego nawet jeszcze nie spróbuje, to ona się już boi. A ja tak mam, że spróbowałem i powiem wam, że nie było przejebane, tylko było przepięknie. Te wszystkie sytuacje z pozoru ciężkie, to szczególnie pierwszy tydzień, taki zimny, deszczowy, tam gdzie mokro, niemiłosiernie, to były piękne chwile. Ja tam doskonaliłem swoje umiejętności, doskonaliłem opór, determinację, taką wewnętrzną dążenie do celu. Żeby nie odpuszczać. Nawet przez chwilę mi nie przeszło przez mnie, żeby odpuścić. I to właśnie była ta praca nad sobą w tym czasie. I zawsze powtarzam, ja z nikim nie rywalizuję. Nikomu się nie staram niczego udowodnić, że jaki to ja zajebisty jestem, bo przypłynę Wisłę. To tylko chodziło o zaspokojenie swoich potrzeb. Przeznaczenie czasu na siebie, zrobienie sobie prezentu.
właśnie w postaci takiego, takiej miesięcznej odskoczni, tego główna otaczającego tych nadmiaru informacji właśnie, też tam któregoś dnia wam tłumaczyłem. Dieta niskoinformacyjna, mnie nic nie interesuje tutaj. Mnie interesuje, co sobie później zjem, w którą stronę wiatr wieje, jaka będzie pogoda. Tyle. Żadne wojny, żadne konflikty na świecie, polityka nie są w stanie na mnie wpłynąć i zajebiście mi z tym. Na temat tych rozmyślań, co tutaj mam w głowie po drodze, to mógłbym książkę napisać, i to taką dosyć grubą, ale właśnie o to chodzi, żeby to przepracować sobie te rzeczy w głowie, poukładać. I będą mówić, że jest przejebane. Kurczę, jego raz. Jak może być przejebane? Ale tak mówi ktoś, kto się boi. Kto się boi. Osoba nieskłonna do ryzyka. Osoba, która nie potrafi podejmować szybkich decyzji. Ale to da się wszystko wypracować, uważam. Na pewno jakąś terapię pójść. Pracować nad sobą, nie? Na wschodzie 1400 też był taki artysta. Mi mówił, że po trzech dniach będę zajechany, bo 170 dziennie kilometrów, żeby się wyrobić w limicie czasu 200 godzin, to mówi, to jest dużo. I dawał mi 3 dni. A po 3 dniach co prawda się zażygałem wtedy, ale przejechałem 1400 km w tydzień. Nie byłem w czołówce, ale przejechałem. Ale to mówiła osoba, która postawiła się w swoich butach na moim miejscu i on uważa, że 170 dziennie, czyli on by nie dał rady. A ja dałem radę i wierzyłem w to, gdybym mu uwierzył. Temu człowiekowi to mogłoby tak być. Zawsze trzeba wierzyć w siebie, a nie w to, co ktoś wie wam za plecami. Można gadać i gadać. Słuchajcie, będziemy robić przerwę, ale nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie, jaka tu jest czysta woda w tym jeziorze. To jest fantastyczna okazja, żeby umyć dupkę. Mówię wam. To będzie tu, z plaża. Zrobimy sobie przerwę. Jaki numer? No szczerze niepojęte. Zobaczcie. Jakby to jakiś Egipt był, czy coś. Więc tu będziemy cumować nasze bryki i się pewnie kąpać. Co za piękny dzień. Dobra, pora wejść do wody. To nie będzie pewnie najprzyjemniejsze, ale sytuacja wymaga higieny. Jedyna taka okazja, być może ostatnia. Powiem wam, morale plus 100. Świeżo odzież zaraz założę. Pranko się zrobiło. Gdzieś nie uwierasz, teraz to mogę płynąć Amazonkę. Nie wiem, jak określić mój stan taki emocjonalny teraz, ale morale to naprawdę bardzo, bardzo skoczyły do góry. Przede wszystkim tak, ta torba, w niej wiecznie było wilgotno, nie? Bo te rzeczy to był namiot, takie tam rzeczy, które nie doschły. I to tak, kurczę, wiecie, taką wilgocią to trochę przeszło. Teraz to wszystko dostało słońca, dostało wiatru, momentalnie to przeschło. Dodatkowo zrobiłem sobie pranie, to momentalnie przeschnie. Na tym wietrze niektóre rzeczy dam na tył, jeszcze na tą czarną torbę. To jest chwila, moment, to będzie suche. Wspaniale, powerbanki, wszystko naładowane. Teraz sobie ładuję telefon, tak żeby już nie wykorzystywać powerbanków. Piękna chwila. Zasłużyliśmy, to jest taka nagroda za dotychczasową drogę, 20 km przebyte. Tam do tej, do elektrowni we Włocławku, nie wiem, tam jeszcze jest 10, może niecałe kilometrów. Człowiek jest umyty, nawet jakiś dezydorant tutaj grzechu miał. Myślałem, kurczę, no... Taka mała rzecz, a nie do opisania. Świeże ciuszki, tak jakbym od nowa zaczynał. Tylko jeszcze brakuje mi dobrego steka albo burgera. Takiego, wiecie, jebitnego. Jak na wakacjach. Po ciężkiej batalii dzisiejszej, 28 km przepłynięte. Jest po godzinie 17, więc nie zdążyliśmy na to śluzowanie, musimy poczekać do 19. Tak tutaj prezentuje się, powiedzmy, wjazd do śluzy. Musimy się tej lewej strony trzymać, bo tam jest zapora, a tam widać klify po prawej stronie. Jakie stare barki stoją.
674 km, Włocławek. Mamy zielone światło na śluzie. Czyżby to zwiastowało, że można byłoby wpłynąć? Trzeba zadzwonić, może nas prześluzują wcześniej. Korzystając z przerwy, bo nie wyrobiliśmy się na 17 na śluzowanie, tylko do 19 musimy poczekać. Skorzystaliśmy z sytuacji. Jest Orlen niedaleko, więc co ty, to do was wziąłeś? Pierożki takie, ten, jakaś kawka. I z takimi widokami, nie najgorszymi, powiem szczerze. Dokładnie. Sobie poczekamy. No, prześluzujemy się i będziemy szukać jakiegoś miejsca do spania później. I tyle. Fajnie wyszło. Mamy tak to jest. Chyba taki najcięższy odcinek za sobą. No. Godzina 19.00. My wpływamy do śluzy Włocławek. To pewnie będzie ostatnia śluza na trasie. Przedostatnia prosta. W drodze do ujścia. Otwierają się wrota. I ten zachód słońca, nie? O kurwa! Dzięki, miłego! Zdrowia! Dobra, tutaj mamy już nurt. Bo ta woda wypływa z elektrowni, jest taka dosyć zburzona, ale pięknie, majestatycznie to wygląda przy tym zachodzie słońca. Pięknie. Tam jest zapora, nie? Nie wiem, czy coś będzie widać na GoPro, już nie chcę mi się aparatu wyjmować, bo nie bardzo mamy czas, ale może coś tam będzie. Ale tutaj to jest widok, mili państwo, bezcenny, piękny, przepiękny widok. Zakochałem się w tym widoku, ten zachód słońca tutaj. Musimy złapać prawą stronę, żeby jakąś miejscówkę znaleźć, póki jeszcze jest względnie jasno. Powiem wam, że nie wiem, czy widziałem kiedykolwiek tak bogatą paletę barw jak tutaj nad Włocławkiem. Coś wspaniałego, ten zachód słońca tutaj jest, kurczę, przepiękny. To jest nagroda, mili państwo. Nagroda. I nurt niesie, nie? To jest i niesie zdrowo tutaj. Tak wygląda nasz dzisiejszy obóz. Śpimy, można powiedzieć, na takiej skarpie, na wyspie vis-a-vis Włocławka. No za mam takie wyjście i tutaj od razu jest skarpa, ale ustawiłem się tak, bo chciałem mieć widok na Włocławek, bo jest bardzo ładnie oświetlony. Tutaj Grzechu się tak rozłożył, też na krawędzi, nie? Fajną lampkę ma tutaj. No, tak obozowo, że dużo światła emituje. No jest Packraft jako siedzisko. I tyle, no kolacja dzisiaj, zupkę chińską, bo już nie chcę mi się nic, kurczę, robić, nie? Tam mam jeszcze te kasze, konserwy, ale no nie chcę się. No także podsumowując, dzisiaj przepłynęliśmy trochę ponad 30 km. No wyzwaniem było właśnie przepłynięcie tego jeziora, na którym praktycznie nie ma nurtu. Cały dzień na słońcu to tak potrafi zmęczyć trochę. Jednak to jest jak tak... Mówiłeś, piekarnik był. Piekarnik i kąpiel bardzo dobrze nam zrobiła, ale wspaniały dzień, bo zakończony sukcesem i nie przypuszczałem, że z takimi widokami będziemy kimać. Niby miasto, tak, tak, prawie w centrum miasta. Nikt tutaj nas nie zajdzie, bo musiałby dopłynąć, bo jesteśmy na wyspie. I jest sucho, sucha noc, także nam to powysycha wszystko. 260 do końca, mili państwo. No, to taka choinka powstała, dosuszam rzeczy, bo są eleganckie warunki dzisiaj, słoneczko z samego rana. O, tak spałem. Tutaj taka skarpa była.
No ale widok z chałupy był fajny. Pospał? A jak? Szeryf? O, wyspany, gotowy. Też suszę rzeczy. A tak poza tym to dzień dobry. Kurczę no, 18 chyba dnia. Naprawdę gubię rachubę. Sobota dzisiaj, Włocławek w tle, płyniemy, myślę, że gdzieś za torun trzeba było dopłynąć. To już dzisiaj zejdziemy poniżej 200 km, nie? Do końca. No, zaraz będzie szpital. No, jeszcze odczuwam takie ogólne zmęczenie, przemęczenie organizmu. Jednak to jest moja pierwsza w życiu taka, no już można to nazwać wyprawą, myślę, że to nie jest wycieczka, tylko już można powiedzieć, użyć tego słowa z definicji. Wyprawy, ale trzymam się dzielnie. Jeszcze parę dni. Dobra, to co dzień jak codziennie. Ale kurde, kurwa. Gdybyśmy do 20, to mam 12 godzin na wodzie, zajebiście. To można trochę poczekać. Można. Nie no, 6 dyszek, wiesz, to tam luźno dzisiaj powinno wejść. Przy takiej pogodzie to... Oj. Jesteśmy jakieś, nie wiem, 15? Może trochę ponad 15 km za Włocławkiem. Zbliżamy się do takich pozostałości ruin zamku. Zaraz sprawdzę, jak on się nazywa, bo wyleciało z głowy ta miejscowość. Coś na B. Ale co tutaj zauważyłem, jest bardzo dużo bobrów. Tylko wystaje ich głowa i jak się podpłynie bliżej, to takiego nura dają, nie? I tyle ich widać. Okolice za Włocławkiem bardzo takie dzikie, nie? Z perspektywy rzeki. Dużo lasu. Bardzo przyjemna okolica, tutaj jest już cicho. No i się pewnie tutaj trzeba będzie zatrzymać przy tym zamku, rozprostować trochę kości. Cały czas się człowiek nawadnia. Powiem wam, bardzo dobrze mi się sprawdza to, bo już takiej czystej wody to nie chce mi się bić, a picia takie no, browarki 0%, czy browarki. A żeby to piwem nazywać, to jest wykroczenie. Ale takie izotoniki, powiem szczerze, no to bardzo fajnie się sprawdzają na tym. To nie jest lokowanie produktu. Nic z tego nie mam, niemniej jednak trzeba będzie do Leszka napisać. Zresztą nie będę im robił reklamy za darmo, no ja. Okej, to jest zamek, mili państwo, w Bobrownikach. Oczywiście musi być wszechobecny syf, nie? Ale stąd będzie ponoć bardzo ładna panorama na Wisłę. Zrobimy sobie taki spacerek mały. W ogóle fajne miejsce, no. Do spania by tutaj było. No panoramka ładna stąd. Ile czapli naraz. Nie widziałem tyle jeszcze. A łabędzi ile? Zobaczcie, jaki holownik pod prąd holuje dwie takie potężne barki. Tam z tyłu jeszcze jeden to popycha. Fajnie to wygląda. 710 km Wisły. Jesteśmy na wysokości Ciechocinka. Tutaj mieliśmy spotkanie z Darkiem i Piotrem, którzy zrobili nam taki mały pit stop. Starczyli wodę, przekąski i tak dalej. Pogadaliśmy, trochę odpoczęliśmy. No i lecimy w stronę Torunia. Tam mamy jakieś 25 km jeszcze. Więc za dnia to powinniśmy oblecieć. No powiem wam, że okrutnie gorąco jest dzisiaj. Jestem zmęczony, spać mi się chce. Ale przerwa niedawno była, więc... No pozwalam sobie na takie małe mikrodrzemki, takie dosłownie na minutę, dwie. Ogarniam, czy nie ma żadnych przeszkód przede mną i robię coś takiego. I sobie przysypiam na parę minut. Okrutnie gorąco, zmoczyłem tu sobie czapkę w wodzie. No, jakoś do tego Torunia trzeba wyciągnąć. Mikrokryzysik mnie złapał. Ale to mam burdel na pokładzie. Dobre te krówki. Km. Do Torunia jeszcze 19. Nie chcę mi się. Ale to jest fajne teraz, bo jest nurt. Nawet jak się nie wiosłuje, to się przesuwasz do przodu.
nie jakoś szybko, ale nie stoisz w miejscu. Dla mnie idealne warunki to takie pochmurne niebo, a i tak do 15 stopni, nie? Nie więcej. Nie wiem, jak płynąć taką Wisłę w lecie, gdy jest 30 stopni na przykład, ja bym umarł. Udarłbym się na bawię. Teraz mam tylko krótką koszulkę i wiatrówkę nałożoną, no to też dobrze, bo to przed słońcem w miarę chroni. Wodę od chłopaków też dostałem, Krystynka, woda mineralna, ale taka słonawa w smaku, bardzo dobra zresztą. Nie biłem jej jeszcze. Uzdrowisko Ciechocinek. Wspaniale. Dobra, minęliśmy pierwszy most przed wjazdem do Torunia. Także tak tutaj wygląda Wisła na tym odcinku. Jest szeroko. Nurt jest taki o, powiedziałbym, ale ważne, że cały czas do przodu. I patrz, jakie wiry. Wpływamy do Torunia, mamy widok na Stare Miasto i znowu rewelacyjny zachód słońca. Nie wiem, zobaczymy, gdzie będziemy spać, a gdzieś chciałem tutaj na wybrzeżu, tak żeby mieć starówkę na widoku. Już troszeczkę zmęczony po tym, nie jestem, przegrzało mnie, ale zobaczymy, czy będzie możliwość spania tutaj po tej lewej stronie, jak nie to gdzieś dalej popłyniemy kawałek. Bardzo ładne miasto Toruń, byłem kiedyś raz. Piękne miasto, ma coś sobie takiego. Ale niestety tutaj wszystko jest zajęte, ta cała lewica, tutaj wchodzą ludzie, więc to miejsce odrzucamy, musimy gdzieś dalej popłynąć jeszcze i tyle, no. A my się pewnie będziemy żegnać z Toruniem. Miałem ochotę tak naprawdę zatrzymać się gdzieś, ale nie ma gdzie skuterów za bardzo zostawić. Dużo ludzi się kręci tam na tych bulwarach. Jak jest taki spęd ludzi, to ja nie bardzo chętnie, to ja niechętnie zostawiam rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Zawsze jakiś czynnik ryzyka istnieje, że nie wiem, komuś coś głupiego może przyjść do głowy. To są tylko ludzie. Dobra, tak chodzę po brzegu tutaj, bo znalazłem potencjalną miejscówkę, no ale to kurczę, jest weekend, jest tyle ludzi po prostu, że to jest głowa mała, nie będziemy mieli prywatności jak do tej pory, więc chyba nie ma co wybrzydzać. Ciężko, ciężko, Toruń chyba tutaj będzie najtrudniejszą miejscówką do spędzenia nocy. Nie wiem, czego zdejmę, a tam na brzegu. Dobra, znaleźliśmy miejscówkę, bo jedna była spoko, tylko strasznie zaśmiecona. Tutaj rozbijemy sobie namioty. Tutaj mamy zejście. Już tak wiecie, najwyższa pora. 20 z hakiem już się zrobiła, więc trzeba. Akurat jesteśmy za 740 km, czyli zostało nam 200 km. Żeby kabli nie pogubić. Ja zrobiłem sobie małe porządki. Muszę mieć czysto w skuterze. Powywalałem wszystko na zewnątrz, poczyściłem. Mały renament tutaj, no tych siatek trochę jest, nie? Ale kurczę, jakoś to wszystko trzeba przewozić. Ale głodny jestem, kurde. No, ja gdzieś tutaj się rozłożę. To ja tu. A ty tam. Dzisiaj będziemy właśnie te próbować Liomi, czyli konkarne, kurczak w sosie syrowo-porowym i jakieś risotto z pomidorami. Ja tutaj sobie wybrałem na dzisiaj chili konkarne. I pierwszy raz będę próbował tych Lio. To też chcę, żebyście wiedzieli, to nie jest żadna współpraca z tą marką, tylko po prostu jakoś mi to tam podali do tego, do paczkomatu, tak żeby spróbować. Bo w sumie to bardzo miłe, bo mam ochotę na odkrywanie nowych smaków po prostu. I spróbujemy, co to jest. Także to taka niezobowiązująca będzie opinia.
Tak wygląda micha, czyli con carne. Wizualnie ok, a smakowo git. Jutro sprawdzimy kolejne smaki i zobaczymy, co będzie najlepsze. Nie, dobre to.